kłopotów różnych. Taka moc na porcję składa się codzienną, że kiedy wreszcie przyjdzie noc, cierpimy często na bezsenność, walczyć z nią nieraz próżny trud skręca człowieka na posłaniu. I wreszcie wczoraj istny cud, znalazłem nagle sposób na nią. Proszę, słuchajcie mnie uważnie, oto mój na bezsenność sposób. Należy siłą wyobraźni przywołać twarze kilku osób. Potem się trzeba przyjrzeć im i położywszy się na wznak albo na boku, mniejsza z tym, powoli liczyć. Tak, numer jeden to ten pan, co robótki robi podłe. Drugi ten, co za złe ma, że ci w życiu się powiodło. Trzeci z czwartym wzrokiem złym gapią się spod ciężkich powiek. Orzesz kowa kiedyś im poświęciła całą powieść. Numer piąty to ten ktoś, kto cię spycha, by wypłynąć. Numer szósty to ten gość, co poderwał ci dziewczynę. Siódmy ten, co cieszy się, że ze strachu przed nim drżysz, a ósmego już nie widzisz. Śpisz, spokojnie śpisz, bo sposób to najprostszy i wypróbowany. Przed snem policzyć barany.